jeździłam sama, czasami jeździłam z osobami z zakładu pracy, czasami z rodziną. Sam jeździłem, to z grupą TKKF jeździłem i no tak się najeździło tyle. My mamy swoją grupę parafialną z parafii Narodzenia Świętej Marii Panny i co roku organizujemy pielgrzymki rowerowe. W tym roku akurat pojechaliśmy do Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich. Częściej z rodziną, z żoną, z TKKF Krzna. Kilka razy mi się udało wytrzymać ich odległości i tempo. Też ze znajomymi, czasami sam. Także różne to były wyjazdy, głównie wokół miasta, po mieście. Jest dużo ścieżek rowerowych, które można wykorzystać, żeby kręcić kilometry. Głównie ze swoją grupą, sąsiedzką grupą rowerową, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli mogę. Było nas 8 osób, które się nakręcały. Co nam to dało? Dało nam to bardzo wiele. Poznaliśmy siebie nawzajem, spędziliśmy świetnie czas z sąsiadami, zacieśniliśmy więzy sąsiedzkie. Także to nie tylko dla zdrowia, ale też dobrze dla relacji takich sąsiedzkich, relacji znajomych, rodzinnych. Powiem wam, że pan prezydent zajął pierwsze miejsce w rywalizacji właśnie w tym roku wśród wszystkich prezydentów. Brawa wielkie dla pana prezydenta, brawo. Siła motorowa, taka napędowa, która dawała nam zawsze kopa, żebyśmy mogli i jechali o każdej porze dnia i nocy, nawet w deszczu. No drugie miejsce po raz drugi, oczywiście, że jestem z tego bardzo zadowolony. ...770 km w ciągu tygodnia czasu, czyli ponad 100 km dziennie wypadało, jeszcze był czas na zwiedzenie. No trochę przejechałem, ponad 500 km, chciałem więcej, ale grypa mnie złamała, antybiotyki, także mam usprawiedliwienie. Ale za rok będzie 1500. W tym roku nie jest dobry wynik. W ubiegłym roku przejechałem więcej. W tym roku przejechałem około 400-500 km. Mieszkańcy Białej Podlaskiej znowu pokazali niesamowitą klasę. Okazało się ponownie, rok do roku, że potrafimy się wspaniale razem bawić. Aktywnie, zdrowo, sportowo, ekologicznie, że uwielbiamy tą atmosferę sportowej rywalizacji. Przyjechaliśmy do państwa z drugiego krańca Polski, nie rowerem, bo rowerem by nam to zajęło tydzień, ale te 640 km dzisiaj pokonaliśmy specjalnie dla państwa, po to, żeby się naprawdę nisko państwu ukłonić. Ukłonić się nisko od prezydenta Nowej Soli, ukłony szczególne dla prezydenta, ukłonić się nisko od mieszkańców Nowej Soli, a szczególnie od rowerzystów, którzy z takim samym zapałem, z taką samą pasją i fanem jak państwo jeździliście w ramach rywalizacji rowerowej Stolicy Polski. Ścieżki przynajmniej spowodowały to, że jest bezpieczniej, bo rowerzyści mają swoje trasy wytyczone, ale obserwujemy chyba większy ruch rowerowy, nawet ze względów takich logistycznych i przemieszczania się. Dzięki akcji Rowerowa Stolica Polska aktywność rowerowa Bialczan wzrosła znacznie, co widzimy dzisiaj i z osiągnięcia drugiego miejsca zarówno w tym roku, jak i w zeszłym roku. No i myślę, że to będzie progresywnie się rozwijać dalej. Bo rzecz polega na tym,
że nie na to, że my najwięcej wykręcimy kilometrów, tylko że my się spotykamy. I u nas są aktywne niedziele, bo my cały dzień jesteśmy na tym rowerze. To raczej są wycieczki rowerowe, gdzie my jedziemy do jakiegoś celu, albo do Czarnego Lasu, albo na rezerwat Jata. Gdzieś się wybieramy, gdzie to są do Drohiczyna, dalekie trasy. Ale my często odpoczywamy. Jak odpoczywamy, robimy ognisko, więc jest tak przyjaźnie, wesoło. Po prostu jest grupa bardziej taka rodzinna. Przypomnijmy, że gdy startowaliśmy na początku czerwca, równo o północy pierwszego do rywalizacji, nie tylko chcieliśmy obronić to drugie miejsce, ten srebrny medal wywalczony we wrześniu 2020 roku, ale też mieliśmy apetyty na ostrą walkę o złoto. I dotrzymaliśmy słowa w tym znaczeniu, że rzeczywiście wykonaliśmy niesamowicie większą pracę, dużo więcej intensywnie się bawiliśmy. O seniorach, podkreślmy z uznaniem, że dzisiaj dwóch ponad 70-letnich rowerzystów odebrało swoje upominki, bo byli najstarszymi w naszej dzisiejszej grupie. Podobnie jak najmłodsi chłopcy 5- i 6-latek, którzy także przyjechali dzisiaj do amfiteatru na rowerach. Mówiąc o koszulkach, pewnie wszyscy zauważamy, z jaką frajdą je nosimy, z jaką frajdą i z poczuciem dumy i satysfakcji jeździmy w nich na rowerach. Było ich dzisiaj bardzo dużo, jest ich na co dzień bardzo dużo w przestrzeni miejskiej. Chyba powinniśmy wydrukować nowe. To dobry pomysł.